Witam Was bardzo serdecznie, przed nami Konradowicz, a to jest kolejny odcinek serii poradników do symulatora maszyna. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak uruchomić EU07 z pustym zbiornikiem głównym, bez w ogóle powietrza w lokomotywie. Więc tak, pierwsze co należy zrobić, to uruchomić baterię. Otwieramy sobie tą tutaj pokrywkę, przełączamy klawisz baterii, po czym nastawnik w kierunku ustawiamy na pozycję D jak drive i kazujemy sobie SHP. To możemy zamknąć i przenosimy się do działu maszynowego, gdzie idziemy w stronę kabiny A i przełączamy kurek trójdrogowy pantografów, tu mamy manometr pomocniczy pantografów, po czym uruchamiamy sobie sprężarkę pantografów i czekamy, aż ciśnienie się nabije tak do 0,4 bara. Żeby Was nie zanudzać, a w tym miejscu trochę cięcie i poczekam, aż to tutaj się nabije. Dobrze, więc wracam już do Was. Osiągnęliśmy wartość 0,4. I teraz idziemy do naszej kabiny. I podnosimy sobie pantograf tylny. Pantograf się podnosi, jak widać. Dobrze, pantograf został podniesiony. Wszystkie przekaźniki trzeba kliknąć i załączamy sobie wyłącznik szybki. Załączamy przetwornicę i załączamy sprężarkę. Czekamy, aż na manometrze zbiornika głównego pokaże się 0,5. To już teraz nie ma sensu robić cięcia, bo to szybko pójdzie, jak powiem. Szybko zmienili na temat, jeśli o to chodzi. Z tym poradnikiem akurat dużej filozofii, zbyt dużej akurat nawet nie ma. Dobrze, więc manometr się podnosi. Dobrze. Mamy odpowiednią wartość. Wyłączamy sprężarkę, wyłączamy przetwornicę. Idziemy do działu maszynowego. Przechodzimy tutaj. I kurek trójdrogowy pantografu przełączamy na pozycję otwartą. Po czym wracamy. Z powrotem dołączamy przetwornicę i sprężarkę. Wszystko jak widać działa, bez zarzutów. Wtedy możemy sobie uruchomić światło, wyluzować hamulec. No i cóż nam pozostało? Jeszcze nie jechać. Nie o to chodziło, nie ten. Kółkiem od myszki mi się zakręcił. Puszczamy sobie hamulec ręczny, klikając prawym przyciskiem myszy na niego. Aż tu się pojawi napis luz, ten wyluzowany. I wtedy możemy dać spełnić jazdy. I ruszyć. To jest cała filozofia, jeśli o to chodzi. Więc to było na tyle w tym poradniku. Wszystko już wiecie, jak to wygląda od strony technicznej, co należy robić, w jaki sposób. Mam nadzieję, że poradnik się przydał dla początkujących i że miło Wam się oglądało ten materiał. Oczywiście, jeśli tak, to zapraszam do zasubskrybowania tego kanału. Tam na dole tym klawiszem takim czerwonym, co pewnie u Was jest, bo widziałem ostatnio w statystykach, że
80% osób oglądających nie subskrybuje tego kanału. Jest mi bardzo przykro z tego powodu, więc zachęcam, żeby ten czerwony klawisz zmienić na szary. I zostawić oczywiście dzwoneczek, żeby dostawać powiadomienia o filmach. Zachęcam również do zostawienia łapki w górę dla lepszych statystyk, aby kanał mógł się szybciej rozwijać. Komentujcie, subskrybujcie i jaśno zajrzeń nam i zobaczenia na razie, cześć, pa pa.